Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Ja jestem Grzegorz Gruca i w tym filmiku opowiem Wam, jak działa silnik spalinowy. Tak jak tutaj widzicie, mam dwa modele silników. To jest silnik wysokoprężny, czyli na olej napędowy. Jest on chłodzony cieczą, a to jest silnik benzynowy, chłodzony powietrzem. Poszczególne elementy tych silników omówię Wam w dalszej części filmu. Więc zapraszam na film i do zasubskrybowania mojego kanału. Na samym początku troszkę teorii, jakie zjawiska fizyczne i właściwości gazu odpowiadają za to, że silnik w ogóle może pracować. Jeżeli zamkniemy gaz w jakiejś zamkniętej przestrzeni i podgrzejemy go do wyższej temperatury, gaz chce zwiększyć swoją objętość. Jeśli nie może zwiększyć objętości, no to zwiększa się ciśnienie i to właśnie zjawisko zostało wykorzystane w silniku spalinowym. To zjawisko jest wykorzystane zarówno w silniku niskoprężnym i wysokoprężnym. Niskoprężny silnik to jest silnik na benzynę, a wysokoprężny jest to silnik na olej napędowy. Dodatkowo w silniku wysokoprężnym wykorzystano tą właściwość gazów, że jeżeli je ściśniemy, no to temperatura i ciśnienie gazu wzrasta. Dlaczego to jest tak bardzo ważne w silniku wysokoprężnym? Ponieważ w silniku wysokoprężnym nie mamy świecy zapłonowej, tylko mamy wtrysk, który dozuje odpowiednią ilość oleju napędowego w tym momencie, kiedy tłok jest jak gdyby w martwym położeniu i jest maksymalnie powietrze ściśnięte do tego stopnia, że temperatura właśnie w tym miejscu jest powyżej temperatury zapłonu tej mieszanki powietrza i wstrzykniętego oleju napędowego. I teraz może omówię pokrótce, z czego zbudowany jest silnik. Czyli mamy blok silnika, mamy głowicę silnika, zawory, tłok silnika, cylinder, korbowód, wałek korbowy, inaczej zwany korbą, koło zamachowe, krzywki, które odpowiadają za otwieranie i zamykanie zaworów. Silnik może być górnozaworowy lub dolnozaworowy. Jak te silniki rozróżnić? No to jeśli właśnie zawór jest jak gdyby popychany od dołu, czyli tutaj w tym przypadku tego silnika benzynowego, no to mamy do czynienia z silnikiem dolnozaworowym, natomiast ten silnik wysokoprężny jest typu górnozaworowego. Jeśli chodzi o silniki niskoprężne, no to żeby zainicjować jak gdyby ten zapłon, musimy wywołać iskrę. Dlatego potrzebujemy odpowiednią świecę, która w odpowiednim momencie zapali nam tą mieszankę paliwa, czyli benzyny z powietrzem. Natomiast w silniku wysokoprężnym powietrze jest o wiele mocniej ściskane niż w silniku niskoprężnym. Co za tym idzie, ściśnięte powietrze ma taką temperaturę, że jeżeli wtryśnie tam olej napędowy, no to od razu on się spali. Czyli nie potrzebujemy żadnej iskry, ponieważ temperatura w środku jest tak wysoka, że od razu jak gdyby ten olej się spala. Jeśli mamy silnik diesla, który jest zimny, no to musimy pomóc mu używając na przykład świec żarowych. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby w zimie przy ujemnych temperaturach mieć sprawne świece żarowe w silniku diesla, żeby nie męczyć rozrusznika. I teraz pewnie już wiecie, dlaczego silnik diesla jest droższym silnikiem od silnika benzynowego, ponieważ silnik diesla musi spełnić jak gdyby ostrzejsze kryteria pod względem ciśnienia. Czyli materiały muszą być lepsze, odporniejsze na wyższe temperatury, a co za tym idzie, no cena tych materiałów idzie w górę. Wszystkie te materiały muszą być lepiej spasowane i dlatego silnik diesla jest droższym silnikiem, jeśli chodzi o zakup. Jeśli chodzi o eksploatację, no to silnik diesla jak gdyby mniej tych litrów paliwa zżera. Powietrze, które dostaje się do komory spalania, jest najpierw filtrowane i potem w zależności od typu silnika jest zasysane przez tłok w silniku wolnossącym albo na siłę wciskane przez różnego rodzaju turbiny lub kompresory. Jeśli chodzi o silniki wolnossące, no to zawsze one będą mniejszej jak gdyby mocy od silników turbodoładowanych. Oczywiście przy tej samej pojemności silnika. Żeby powietrze mogło być zasane,
no to w odpowiednim momencie tutaj ten zawór musi się otworzyć. Najczęściej jest to wtedy, gdy tłok zaczyna się wycofywać po tym, jak wydalił spaliny. Po zasaniu powietrza świeżego zawór zamyka się. Żeby dostarczyć paliwo do komory spalania, no to możemy wykorzystać dwie metody. Pierwsza z nich to jest bezpośredni albo pośredni wtrysk i tą metodę możemy wykorzystać zarówno w silnikach wysokoprężnych lub niskoprężnych. Drugą metodą jest zmieszanie za pomocą gaźnika odpowiedniej dawki paliwa, która wraz z powietrzem dostanie się do komory spalania i zostanie sprężona. Ta metoda była wykorzystywana w starych silnikach benzynowych, wykorzystywanych w samochodzie, a do tej pory gaźniki wykorzystywane są w piłach motorowych, kosiarkach, agregatach prądotwórczych na benzynę i różnego rodzaju mniejszych silniczkach. Ponieważ gdybyśmy chcieli tą metodę użyć w silniku diesla, no to mamy jak gdyby mieszankę już wybuchową i przy sprężaniu ona by po prostu zbyt wcześnie się zapalała. Dlatego tak ważne jest, żeby ten wtrysk podał w odpowiednim momencie tą dawkę paliwa, bo jeżeli zrobi to za wcześnie, no to jak gdyby tłok może się cofnąć. Oczywiście teoretycznie, ale ogólnie to nie jest dobre dla silnika, dla podzespołów, dlatego w silniku diesla tylko i wyłącznie zastosowane są wtryskiwacze. Tak jak o każdym podzespole silnika można nagrać osobny film, dlatego tylko tutaj wam nabąknąłem, że są wtryskiwacze i mogą to być wtryskiwacze na common railu, bezpośredniego wtrysku, pompowtryskiwacze. Ogólnie tendencja idzie do tego, żeby to był jednak common rail. Jeśli chodzi o te silniki, które wam pokażę, to będzie zasada działania silnika spalinowego czterosuwowego. Jeden suw, no to jest przemieszczenie tłoka z góry na dół lub z dołu do góry. W większości silników spalinowych znajduje się koło zamachowe. Koło zamachowe ma za zadanie zmagazynowanie energii. Energia, którą zmagazynowało to koło, jest potrzebne do tego, żeby pokonać punkty martwe, dolny i górny, i dodatkowo sprężyć powietrze do następnego cyklu pracy. Koło zamachowe w silnikach wysokoprężnych musi być większych rozmiarów, żeby zmagazynowało większą ilość energii, ponieważ więcej energii jest potrzebne, żeby skompresować to powietrze do następnego cyklu. Też większe koło masowe jest w silnikach, które mają mniej cylindrów. W jednocylindrowym silniku to koło zamachowe będzie większe, przez co ten silnik będzie bardziej bezwładny, czyli trudniej go będzie rozpędzić, trudniej zatrzymać. Przeważnie te koła zamachowe są w okolicach sprzęgła. Niekiedy możecie się spotkać z czymś takim jak martwy punkt dolny i martwy punkt górny. Martwy punkt górny jest wtedy, gdy tłok jest jak gdyby w tej pozycji najbardziej do góry, czyli najbardziej spręża to powietrze. O co tutaj chodzi? Gdybyśmy idealnie ustawili tłok w tej pozycji i próbowali go naciskać od góry, no to nie jesteśmy w stanie obrócić tym wałem korbowym, ponieważ wszystko jak gdyby jest w linii. Jeśli chodzi o pracę silnika, no to mamy jak gdyby cztery cykle. Pierwszy cykl to jest sanie, czyli tłok musi zasać świeże powietrze do komory spalania. Czyli otwiera się zawór, tłok schodzi w dół, napełniając komorę spalania. W dolnym martwym punkcie położenia wału korbowego zawór powietrza zamyka się. Ten suw nazywa się ssaniem. Gdy tłok idzie do góry, spręża to powietrze. Ten suw nazywa się sprężaniem i w martwym punkcie górnym podawana jest dawka paliwa. W silniku wysokoprężnym, a w silniku benzynowym świeca zapłonowa wywołuje iskrę i mieszanki w jednym i w drugim silniku zapalają się. W silniku niskoprężnym mieszanka zapala się od iskry, która powstaje
na świecy zapłonowej, natomiast w silniku wysokoprężnym jest tak zwany samozapłon, czyli mieszanka zapala się od wysokiej temperatury, która panuje wewnątrz komory spalania. Jeśli się mieszanki zapalają, to skompresowane powietrze zwiększa swoją temperaturę, co za tym idzie, zwiększa się ciśnienie. W komorze spalania jedynym elementem ruchomym jest tłok, czyli to ciśnienie pcha tłok w tym przypadku w dół, wykonując pracę, czyli ten cykl to jest praca. Jak tłok dojdzie w pozycję martwą dolną, zaczyna otwierać się zawór wydechowy i zużyte spaliny wydostają się przez ten zawór na zewnątrz. Gdy tłok dojdzie w pozycję górną martwą, zawór spalinowy zamyka się i otwiera się zawór ssący. I tutaj cykl powtarza się. Żeby zawory mogły się otwierać w odpowiednim czasie, no to muszą być połączone mechanicznie z wałem korbowym. Można to zrobić za pomocą, tak jak tutaj widzicie, kół zębatych. Są to praktycznie rozwiązania nie do zdarcia. Można to zrobić za pomocą łańcucha rozrządu, paska rozrządu, wałka królewskiego. W dzisiejszych samochodach najczęściej jest to pasek lub łańcuch rozrządu. Teraz Wam opowiem, dlaczego to jest tak bardzo ważne, żeby ten pasek czy łańcuch rozrządu zmieniać w odpowiednim terminie. Wyobraźcie sobie, że dochodzi do takiej sytuacji, że pęka pasek rozrządu i zawory są otwarte. Tłok idzie do góry i natrafia na otwarty zawór i go przyklepuje. Co za tym idzie, zawór się zgina i jest uszkodzony. Dlatego warto nawet wcześniej wymienić pasek niż za późno. Jeśli chodzi właśnie o te wałki rozrządu, no to w tych silnikach, które ja Wam tutaj pokazuję, no to one są na dole i żeby przenieść cały ten jak gdyby mechanizm na górę, no to musimy używać popychaczy. Jeśli mamy silnik bardziej rozbudowany, no to musimy ten wałek umieścić u góry i za pomocą paska zębatego czy łańcuszka przenieść jak gdyby te obroty z wału korbowego na wał rozrządu. W silniku spalinowym, czterosuwowym, korbowód musi wykonać jak gdyby dwa obroty na jeden cykl i tłok musi wykonać tych suwów cztery. Jeśli będziemy jeździć po mieście, no to ten silnik będzie znacznie bardziej zużyty niż gdybyśmy robili trasy. Miasto w moim przypadku to jest dwójka, trójka, natomiast trasy no to jest szóstka. Dlatego silnik eksploatowany w mieście jest o wiele bardziej zużyty niż w trasie. Sprawność silników wysokoprężnych jest wyższa od sprawności silników benzynowych. Nowoczesne silniki benzynowe mają sprawność między 30 a 36%, natomiast silniki na olej napędowy między 40 a 45%. I tutaj nasuwa się pytanie, co dzieje się z tą energią, którą tracimy. Jest energia, która jest zamieniona na ciepło. Po części nagrzewa ona cały silnik i potem wydostaje się razem ze spalinami na zewnątrz komory spalania. I tutaj powstaje następny problem. Co zrobić z tym ciepłem, które wytworzyło się w silniku? Gdybyśmy nie odprowadzili go, no to silnik nagrzeje się do takich temperatur, że się uszkodzi. I tutaj mamy do wyboru dwa chłodzenia. Jedno chłodzenie powietrzem i drugie chłodzenie wodą. W silnikach o mniejszej mocy, no to wiadomo, mniej benzyny spalamy, no to jesteśmy w stanie to przechłodzić powietrzem. I tutaj w tym silniku niskoprężnym widzicie, są jak gdyby utworzone specjalne radiatory, które zwiększają powierzchnię oddawania ciepła przez silnik. Co za tym idzie, można je przechłodzić. Najczęściej tego typu chłodzenie jest wykorzystywane w kosiarkach, w motorach, w silnikach ogólnie małej mocy. Natomiast w silnikach o większej mocy musimy te elementy przechłodzić cieczą, ponieważ powietrze mogłoby nie dać rady wychłodzić tych elementów. I tutaj w silniku tym drugim mamy tutaj komorę, w której po prostu jest woda. Dodatkowo w
każdym silniku w samochodzie mamy zewnętrzne chłodnice, które dodatkowo wspomagają chłodzenie tego silnika w upalne dni. Wspomnę tylko, że w silniku znajduje się też miska olejowa, pompa do oleju, która ma za zadanie smarować każdy element w silniku, który potrzebuje smarowania. Tak jak pewnie zauważyliście, żeby dobre spalanie było w silniku wysokoprężnym, musi on być dobrze rozgrzany. Dlatego podczas wyboru typu silnika do swojego samochodu musicie zwrócić uwagę na to, ile kilometrów robicie na krótkich odcinkach, a ile na długich. Jeśli będzie to miasto i czasami dłuższa trasa, no to warto jest wziąć silnik benzynowy. Jeżeli natomiast będziecie jeździć większość tras, no to już można wybrać diesla. To wszystko w tym filmiku. Oczywiście temat nie jest do końca wyczerpany, jeśli chodzi o silniki spalinowe. Wręcz mogę powiedzieć, że jest to jak gdyby podstawowa wiedza. Dlatego jak chcecie coś dodać, no to piszcie w komentarzu. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału.